Max Games. Witajcie w programie Max Games. Dziś będziemy mieć dwie króciutkie recenzje, z czego jedna to taka troszeczkę recenzja niespodzianka, ale o tym za chwilę. Na początek recenzja gry, która w zasadzie miała być tydzień temu, ale jakoś tak nie mogłem się zebrać do kupy i tego wszystkiego zebrać do kupy, bo grałem. A w co grałem? No właśnie, w Grim Dawn. Najnowszy action RPG, hack and slash, albo jak niektórzy mówią, gra Diablo podobna. Chociaż tak naprawdę Grim Dawn nawiązuje nie do Diablo, ale do innej kultowej produkcji, Titan Quest. Zresztą robiła go właściwie ta sama ekipa. W grach tego typu nie chodzi o jakąś wybitną fabułę, znaczy jakaś tam zawsze jest, ale to się raczej nie zwraca na to uwagi. Nie chodzi też o strasznie rewelacyjną grafikę, chociaż tu akurat jest całkiem przyzwoita, tylko chodzi o czystą przyjemność zmordowania kolejnych tysięcy potworów, znajdywania nowego sprzętu i rozwijania swojego bohatera. I tego wszystkiego nam w Grim Dawn nie zabraknie. Ale od początku. Przyzwyczailiśmy się, że gry tego gatunku zazwyczaj osadzone są w świecie fantazy, magii i miecza, no to tutaj Grim Dawn wychodzi poza sztampę. Mamy mroczny, postapokaliptyczny, steampunkowy świat, w którym magia owszem jest obecna i to całkiem intensywnie, ale są też strzelby i rewolwery. Mordując za wzięcie kolejne hordy wrogów, wbijamy kolejne levele, na każdym z nich nasz bohater zyskuje nowe zdolności i tu się warto zatrzymać, bo drzewko rozwoju umiejętności naszego bohatera jest bardzo bogate. Nawiasem mówiąc, osoby, które grały w Titan Questa, będą się czuły jak w domu, bo konstrukcja jest identyczna. Poziom po poziomie możemy sobie dodawać kolejne skille, o kolejnych parę procent polepszać statystyki czy damage, ale i mamy tego do wyboru mnóstwo, więc możemy sobie dopieścić bohatera tak, jak się nam będzie podobało. W bonusie jeszcze dostajemy gwiazdozbiory, czyli takie dodatkowe drzewko umiejętności przedstawione właśnie za pomocą gwiazd i odkrywamy je nie za doświadczenie tym razem, tylko za odwiedzanie gdzieś poukrywanych na mapie takich specjalnych kapliczek. Teraz, jak już przy mapie jesteśmy, to jest absolutny majstersztyk. Te mapy raz, że są ogromne, dwa, że są wypełnione po brzegi, oczywiście wrogami, ale też postaciami, które mają dla nas zadania poboczne, jakimiś sekretnymi miejscami, skarbcami, no pełno tego jest i w ogóle się nie nudzi. Zresztą eksploracja tego świata, tak żeby zajrzeć wszędzie, to jest kilkadziesiąt godzin grania. Ja mam rozegrane gdzieś około 30 godzin i nie jestem chyba nawet blisko końca gry. Wracając jeszcze do bohatera, mam kilka różnych klas postaci, także chcesz czarować, zrób sobie maga, chcesz walić mieczem czy toporem, nie ma problemu, ale możesz też być ekspertem od broni palnej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te klasy zmiksować i mieć na przykład maga bitewnego albo rycerza artylerzystę, bo naszemu bohaterowi przydzielamy nie jedną, a dwie klasy i dowolnie można je, jak wspomniałem, miksować. To też jest rozwiązanie, które było obecne w Titan Questie. I jeszcze słowo o sprzęcie. Jak myśleliście, że w Diablo 2 czy 3 jest czy było tego dużo, to tu wam po prostu oczy wyjdą. Co chwila wypadają nam całe tony sprzętu, większość to oczywiście złom, ale często trafiają się jakieś unikaty albo zestawy i znowu będziemy się zastanawiać, czy swoje rękawiczki z, nie wiem, bonusem do zdrowia zamienić na takie, które zwiększają zadawane obrażenia. Sprzęt oczywiście można też tworzyć. Jest crafting, jeśli znajdziemy jakiś fajny schemat, no to wymarzoną broń sami sobie wykonamy z odpowiednich elementów. No i podsumowując, Grim Dawn jest jak Titan Quest. On też tych ładnych parę lat temu wziął to, co najlepsze z innych gier tego gatunku, dodał sporo od siebie, no i w ten sposób stworzył coś, co przebiło konkurencję. Znaczy, nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Ja uważam, że tak było i tak jest dokładnie w tym przypadku. Na siłę, jakbym miał szukać minusów, to brak polskiej wersji językowej, bo Grim Dawn nie ma polskiego wydawcy. Jest do pobrania darmowe oczywiście tłumaczenie stworzone przez fanów, ale póki co jeszcze niestety daleko mu do doskonałości. Ode mnie ocena 5+, bo poza tym polskim językiem to naprawdę jest ekstra klasa. Bardzo, bardzo gorąco wam tę grę polecam, a sam czekam na dodatki, bo jestem przekonany, że jakieś na pewno się wkrótce pojawią. I teraz ta wspomniana na samym początku recenzja niespodzianka, bo chociaż Max Games jest programem o grach wideo, o grach komputerowych, konsolowych, to warto jednak czasem
czasem odłączyć wtyczkę i dlatego od czasu do czasu chciałbym wam zaprezentować jakąś fajną planszówkę. Tak, planszówkę i to wcale niekoniecznie muszą być nowości, bo w przeciwieństwie do gier komputerowych gry planszowe się nie starzeją. Na pierwszy ogień, ponieważ nie ukrywam, lubię to co polskie, lubię wspomagać naszych rodaków, wybrałem sobie Ahaję. Ahaja. Polska produkcja na motywach cyklu powieści Andrzeja Ziemiańskiego. No, kto czyta czasem coś więcej niż etykiety do, od proszku do prania, to powinien kojarzyć nazwisko. Ahaja to jest niby fantazy, ale no, tam tak naprawdę na pierwszy rzut oka, jak w Grze o Tron na przykład, wybijają się różne zakulisowe gierki, polityka, walka o władzę i właśnie to mamy w Ahai. Taki House of Cards z tektury. W grze nie ma jako takiej planszy, spokojnie, to dalej jest planszówka, to, że nie ma planszy, to nic nie znaczy. Po prostu planszę układamy sami wraz z przebiegiem rozgrywki, dodając kolejne kafelki z lokacjami, po których no, będziemy się później poruszać i ustawiać na nich żetony, kości, właśnie kości. Kości owszem są, ale właściwie służą do rzucania tylko na początku. Później symbolizują naszych kuzynów, a liczba na nich z kolei symbolizuje wpływ, jaki mają na otoczenie. No i co o tym idzie, jak bardzo są nam przydatni. Ja wiem, że to może brzmieć troszeczkę skomplikowanie, ale gwarantuję wam, że przy pierwszej rozgrywce to wszystko będzie jasne. Wbrew pozorom zasady są bardzo proste. Dobrze, do rzeczy wracając, bo nie o kościach wcale chciałem. Istotą tej gry jest taktyka, intrygi, ciosy poniżej pasa. Owszem, musimy się jakby sami rozwijać, bogacić, ale przede wszystkim musimy psuć plany innym graczom. I od tego właśnie mamy to, co w Ahai jest najciekawsze. Karty intryg. Możemy nimi pomóc sobie, ale przede wszystkim zaszkodzić innym. I tutaj najważniejsze. W tej grze możliwe są jakieś chwilowe sojusze, ale koniec końców wszyscy będziecie sobie nawzajem świnie podkładać. Już kolega oczyma wyobraźni widzi swoje zwycięstwo, a ty mu ciach intrygą i się nawygrywał. Ale uwaga, bo można się nadziać. Rywal może cię skontrować, a ktoś następny może wykorzystać twoją intrygę i obrócić ją przeciwko wam obu. Możliwości są absolutnie nieskończone, wszystko zależy od taktyki, kart w ręku. Trzeba dobrze kombinować, przewidywać ruchy innych, no i nie być obrażalskim. Jeszcze raz powtórzę, że wszystkie te elementy mogą wydawać się skomplikowane, ale wbrew pozorom to jest bardzo prosta gra. No, dla niektórych to może być nawet minus, że za prosta, ale dla mnie to jest absolutnie na plus, bo ja nie chcę gry, w której musiałbym spędzać parę godzin nad instrukcją, potem jeszcze znowu godzinami tłumaczyć to innym, żeby ze mną zagrali. Nie, ja chcę prostą grę, w którą mogę zagrać od ręki i w kilkanaście minut wytłumaczyć każdemu, nawet mojej dziewczynie. Ty wytnij to, dobra? Dobrze. Wytniesz? No, może. Ty serio wytnij, bo będę miał p***ne na chacie. Podsumowując, jeżeli nie przeraża was podkładanie świni żonie, mężowi, córce, nie wiem, przyjaciołom, narzeczonej, to ta gra jest absolutnie dla was, na pewno się wam spodoba. Mnie się bardzo spodobała już w zasadzie od pierwszej rozgrywki, nawet od pierwszego wejrzenia, bo przyznacie, ilustracje są bardzo ładne. Na siłę może jakby szukając minusów, to no, trudno się gra we dwoje, znaczy można, ale tak naprawdę cała zabawa zaczyna się od trzech graczy, ale to nie wiem, czy to tak naprawdę jest minus. No po prostu gry planszowe zazwyczaj tak mają, że im więcej, tym weselej. Ahaja, bardzo wam serdecznie polecam. Miejcie pewność, że to nie jest lipa, bardzo porządna gra. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Słyszymy się, widzimy się za tydzień. Na razie.